Widzieliście kiedyś niebieskiego konia? Czy w ogóle takie ryby istnieją? To nie ściema, okazuje się, że tak. Jeden z widzów przysłał mi niedawno zdjęcia tak ubarwionej ryby. No i oczywiście poprosiłem Pawła Oglęckiego, mojego i waszego ulubionego biologa środowiskowego, o to, aby podzielił się informacjami, skąd takie ubarwienie, skąd taka dziwna, jednocześnie piękna ryba. Nie przegapcie, film już wkrótce.